Jedna Mateja, czyli dokładnie 94,5 metra. Ileż to było żartów, memów i docinek o tym, że Polak wprowadził nową jednostkę do międzynarodowego systemu miar. Kapitan Grawitacja, zdobywca kryształowej buli, bohater wielu internetowych przeróbek i klient, który otarł się o podium podczas czempionatu w norweskim Trondheim w 1997 roku. Trondheim. No właśnie, czy Robert Mateja serio był aż taki słaby? Cofnijmy się do Mistrzostw Świata w Sapporo w 2007 roku, czyli do zmagań, które kibicom kojarzą się głównie ze złotym medalem Adama Małysza na K90 i tymi niezapomnianymi scenami. Skupmy się jednak na drużynówce, podczas której Adaś także walczył o podium. Wespół w zespół z Kamilem Stochem, Piotrem Żyłą i Robertem Mateją. I to właśnie ten ostatni, skacząc 106,5 oraz 94,5 metra, przekreślił szansę biało-czerwonych na pudło. Ostatecznie zajęliśmy piątą lokatę, a internauci wylali na Roberta wiadro pomyj. Wtedy przyjęło się, że 94,5 metra to jedna Mateja. As przez tworzy, Ikar, latająca żaba, żeliwny orzeł. To tylko kilka nieprzyjemności, którymi pseudokibice określali skoczka. Rzućmy okiem na nonsensopedię. Wykazywał swoje nadprzyrodzone zdolności, między innymi najsłynniejszą – latanie w tył. Kapitalnie latał, bijąc największe antyrekordy. Nie potrafi przelecieć nawet buli. Ma na swojej klawiaturze F13 – Robert Mameja. Kibice drwili ze stylu Matei. Robert często skakał jakby od niechcenia, w locie bywał niespokojny, wymachiwał rękoma, gdy podchodził do lądowania. Ponadto nie da się ukryć, że Polak zaliczył kilka wręcz kabaretowych prób, takich jak 77 czy 85 metrów w planicy. To babole, które do dziś klikają się na YouTubie, często z komicznie podmienionym komentarzem. W internecie łatwo coś przeczytać. Do dziś tego żartują. Te szyderstwa bolały. Ale cóż zrobimy? Jak mówią górale, skały nie zjesz. Ja krzywdy nikomu nie zrobiłem. W życiu każdego człowieka są słabsze chwile. Niech ci ludzie przypomną sobie swoje, gdy się z nich śmiano. I czy byłoby im miło, jakby za taką słabszą chwilę tyle i tak długo z nich drwiono? A co 26 lat temu wydarzyło się we wspomnianym Trondheim? Trondheim. W Norwegii. Ano były Mistrzostwa Świata. Robert Mateja zajmował 14 pozycję po pierwszej serii konkursu na normalnej skoczni. W drugiej próbie Polak sieknął 98,5 metra i to było coś. Niestety, Zakopiańczyk wylądował na dwie nogi i awansował tylko na piątą lokatę. Gdyby wytrzymał presję i zakończył skok telemarkiem, to najpewniej miałby medal. Możliwe, że srebrny. Ten skok był idealny, jeśli chodzi o wyjście z progu i sam lot. Zakończenie możemy sobie odpuścić. Sam byłem zaskoczony, że tak daleko mnie niesie. To był bardzo fajny skok. Chodzi o to, że Robert Mateja był relatywnie niezłym skoczkiem jak na ówczesne warunki. Przez 15 lat z przerwami startował w Pucharze Świata. Najwyżej był 30 w klasyfikacji generalnej. Przez całą karierę zgromadził łącznie 754 punkty. Szału nie ma, ale to wciąż zdecydowanie lepszy wynik niż te Łukasza Kluczka czy Marcina Bachledy chociażby. Zresztą to poprzeczka, której wciąż nie przeskoczyli Kuba Wolny, Andrzej Stękała czy Klimet Murańka. Zawodnik Wisły Zakopane jakoś ciułał te oczka, 10-krotnie kończył zawody w czołowej dziesiątce. Dwa razy zajmował piątą lokatę, w Zakopanem dwa razy był bliski zwycięstwa. Robert Mateja 4-krotnie wygrywał pojedyncze zawody Pucharu Kontynentalnego. 5 razy triumfował w Mistrzostwach Polski. 48-latek to pierwszy Polak, który poleciał na nartach dalej niż 200 metrów. Zdarzały się też skoki takie jak ten ze starej Wisły Malinki. Robert Mateja niewątpliwie miał talent. Niestety, raz po raz zżerała go trema, zwłaszcza gdy walczył o najwyższą stawkę. Tak jak dwa razy na Wielkiej Krokwi, tak jak w Trondheim i tak jak w nieszczęsnym Sapporo. Osąd bohatera pozostawiam wam. A tak nawiasem, aktualnie Polak jest trenerem Czechów w kombinacji norweskiej.